Cześć! Nie było chyba lepszego miejsca na nakręcenie dzisiejszego odcinka jak toaleta, bo dzisiaj będziemy mówić o odpieluchowaniu. I to jest temat... Cześć, Jaśmina. Tak, to jest trudny temat, ale jeszcze nie dla Ciebie trudny temat. Jeszcze z Tobą musimy troszeczkę chyba poczekać. To jest tak trudny temat, że podzielę ten temat na kilka odcinków. To jest, żebyście się nie zanudzili w jednym, bo co, nie będę robić godzinnego materiału o odpieluchowywaniu. Dlatego podzielę to na trzy chyba filmy. A dzisiaj będziemy mówić o tym, kiedy dziecko jest gotowe na odpieluchowanie i jak my, jeśli dziecko jest wasze gotowe na odpieluchowanie, to jak my powinniśmy się do tego odpieluchowania porządnie przygotować. Zaczynamy od mojej listy takich punktów. Czy dziecko... Właśnie moje notatki zostały zniszczone przez moje dziecko. Ty bąku. I dzisiaj Wam przedstawię taką listę czynników, które świadczą o tym, że dziecko jest już gotowe. Ale teraz proszę Was, nie siedźcie z długopisem, czołówkiem i nie notujcie, nie odhaczajcie. O tak, moje dziecko zrobiło to. No to już odpieluchowujemy. Nie, nie. To nie o to chodzi, bo może być tak, że wasze dziecko spełnia tylko jeden punkt, a może być tak, że spełnia wszystkie punkty, ale to nie jest tak, że na 100% jak spełni wszystkie punkty, to mówimy mu, dobre, dosyć, ściągamy pieluchę już na 100%, bo może jednak coś tam jeszcze nie gra, że dziecko nie jest jednak na to gotowe, a może być tak, że spełnia tylko dwa punkty i odpieluchujecie wasze dziecko. Ty się już chcesz odpieluchować, Jaśmina? Tak? Dobra, to będziemy działać. To zaczynamy z listą. Pierwsza sprawa to jest taka, żeby wasze dziecko czaiło w ogóle, co wy do niego gadacie. Tak mniej więcej, żeby wiedziało, że jeśli mówimy, że Jaśminka, idziemy zrobić siku, to żeby Jaśmina wiedziała, o co chodzi. Wiesz, o co chodzi? Nie wiesz? No to niezaliczone. Musimy się komunikować z naszym dzieckiem, żeby mu wytłumaczyć, o co chodzi, tak? Jak ma iść do tej toalety i zrobić to siku? No, chociaż żeby dziecko też mówiło jakieś takie proste słowa, żeby można było nauczyć dziecko siusiu, żeby wiedziało i żeby komunikowało się z nami. Kolejny punkt, numer dwa, to jest, żeby dziecko było zainteresowane tym, co robimy w łazience. I tutaj, no, Jaśmina już jest bardzo zainteresowana, więc mogę odhaczyć ten punkt. Że już chodzi i tutaj zagląda, co tutaj się dzieje, jak my chodzimy do toalety, więc to już często jest przy mniejszych dzieciach. Natomiast tutaj raczej chodzi, tak na poważnie, chodzi bardziej o takie zainteresowanie, że dziecko się pyta, co tam się dzieje, zagląda do tej toalety, jak się robi siku, kupę, chodzi za nami, albo ze starszym rodzeństwem. Tutaj w ogóle starsze rodzeństwo jest naprawdę bardzo pomocne w odpieluchowywaniu. I często dużo nam już załatwia starsze rodzeństwo, samo ten temat nam rozwiązuje. Kolejny punkt to jest sikanie co 5 minut, no bo noworodek tak troszeczkę sika. No a tu chodzi o to, żeby już nie sikało co 5 minut, no bo wtedy w życiu tego dziecka nie odpieluchujemy. Kolejny punkt to chowanie się dziecka jak robi kupę. To możecie zauważyć, że to jest jakieś takie ukrywanie się, gdzieś kłócanie, chowanie się po kątach. Idealny moment, który już naprawdę nam mówi, że coś jest nie tak, to jest w momencie, kiedy dziecko już nam samo sygnalizuje, że nie tak, że czas na już zdjęcie tej pieluchy, jak już dziecko świadomie mówi, mamo, zmień pieluchę. I czyli już wie, że ma mokro, że zrobiło kupę i że w ogóle, że trzeba tę pieluchę zmieniać. I że już ta pielucha stanowi dla dziecka, samego dziecka już stanowi problem. Ostatni punkt, który jest, można powiedzieć, taki przydatny w odpieluchowaniu, to jest to, że dziecko samemu się ubiera i rozbiera. Bo to też pokazuje troszeczkę dojrzałość tego dziecka. Tych punktów oczywiście mogłabym Wam mówić dużo więcej. Ja gdzieś czytałam gdzieś jakieś instytucje, to nawet 20 kilka takich punktów określają, które świadczą o tym, że dziecko jest gotowe. Tylko że powiem Wam szczerze, że inne punkty są troszeczkę bliskie tym punktom,
albo punkty określające już jakieś rzeczy, które dawno, dawno już dziecko wasze zrobiło. Jeśli już te robi, to znaczy, że tamto już zrobiło już dużo, dużo wcześniej, typu na przykład, że dziecko wasze powinno siadać. No to dziecko siada w wieku, jak ma pół roku. Natomiast punkt samo się ubiera, no to na pewno nie będzie robiło dziecko, które ma pół roku. Dziecko, które ma dwa lat, półtora roku, dwa latka, to jest taki moment, kiedy to jest dobry moment na odpieluchowanie. I może powinnam do tego przejść, ale ciężko to jest właśnie tak naprawdę określać ten moment, bo to jest indywidualna sytuacja każdego dziecka. Przepraszam, słyszycie cały czas pewno klocki w tle, ale mam tutaj Jaśminę w łazience i ona cały czas mi tutaj klockami zabawia. Nie ma takiego idealnego momentu, to jest totalnie indywidualne i tak naprawdę zależy to od dziecka i od was, kiedy dziecko i wy jesteście na to gotowi. I często te momenty będziecie mylnie myśleli, że to już. I tych prób może być kilka, więc też może się zdarzyć, że będziecie odpieluchowywać kilkukrotnie to jedno dziecko i zobaczycie za pierwszym, drugim razem, że nie, że jeszcze trzeba poczekać, wrócimy do tego za pół roku. Więc jeśli wasze dziecko ma, nie wiem, roczek, to jedno dziecko się odpieluchuje, a drugie dziecko trzeba będzie poczekać do 3 lat. Więc jest to naprawdę indywidualna sprawa. Ale jeśli już wy uważacie, że wasze dziecko jest gotowe, bo część tych punktów udało się spełnić i widzicie takie objawy, że wasze dziecko naprawdę już sygnalizuje chęć odpieluchowania, to dobrze jest się do tego przygotować. I możemy się przygotowywać dużo, dużo wcześniej i tak naprawdę zachęcać do tego tematu dziecko dużo, dużo wcześniej. I jest kilka takich rzeczy, które możecie już zakupić z dużym wyprzedzeniem. Pierwsza rzecz, którą polecam zakupić, i to możecie zrobić naprawdę dużo, dużo wcześniej, nawet jak wasze dziecko nie spełnia tych punktów, to jest zakup różnych książeczek do nauki o ciele, o odpieluchowaniu. Tutaj mam taką książkę, którą ja wam zrobię za jakiś czas pewną recenzję tej książeczki, Nocnik nad nocnikami. To jest książka, którą moje dzieci pokochały do tego stopnia, że znały ją naprawdę na pamięć. Ale takich książeczek o odpieluchowaniu, o nocniku jest naprawdę dużo, dużo, dużo na rynku. I uważam, że książeczki bardzo pomagają w tym, żeby dziecko zrozumiało, o co w ogóle chodzi. Tym bardziej, jeśli macie na przykład pierwsze dziecko, które ma najtrudniej. Tak, tak, które ma najtrudniej. I kolejne już mają dużo, dużo łatwiej, bo widzą, co robi starsze rodzeństwo. Kolejna rzecz, oprócz książeczek, o Jezu, Klementyna, jak ty wyglądasz? Ojeja, słuchajcie, ja wam mam tu pokazać takiego golasa. Tak? Mam pokazać? Dobra. Przychodzi Klementyna. Klementyna jest non-stop rozbierana. Ale ona jest taka ubrana, chyba występowała w jakimś odcinku, więc no teraz jest taka w negliżu. W negliżu, bo będzie robić siku, bo ona ma, o, swój nocnik. I to mi się wydaje, że to jest też bardzo fajny pomysł. Właśnie dla tych, jeśli macie pierwsze dziecko, to Klementynka z nocnikiem. Klementynkę wam pokażę. Klementynka, jak się jej da pić, to ona faktycznie robi siku. Tak, tu ma dziurkę. Klementynka też siadała obok, tutaj jak Lili siadała na nocniku, to Klementynka też siadała. Więc przy nauce takiego dziecka pierwszego, który jeszcze nie może zobaczyć na przykład, jak starsze robi siku, to wydaje mi się, że Klementynka naprawdę dała radę. Oprócz zabaweczek, dobrze by było mieć jeszcze coś do sikania. Jaśmina, co to jest? Powiedz mi, co to jest? To jest nakładka na toaletę. I to uważam, że to jest dobre dla trochę dzieci starszych. Róża się uparła na przykład, że jak widziała Lili, która już korzysta tylko z nakładki, to ona w ogóle nie chciała korzystać z nocnika. Do nakładki potrzebny jeszcze jest taki podnóżek. O,
my mamy taki jeden styl. Zanim jeszcze taka nakładka, to polecam oczywiście nocnik. I tutaj polecam oczywiście nie nocniczki, żadne grające, żadne wydające dźwięki i tym podobne, tylko zwyczajny nocnik, najprostszy. Chociaż my mamy dwa nocniki i uważam, że nocnik, który mamy taki z wyciąganą górą, czyli że to, co dziecko zrobiło siku, to można wyjąć z nocnika i wylać, jest dużo lepszą opcją. Po pierwsze dlatego, że można to właśnie nie musimy chodzić z tym wielkim nocnikiem i gdzieś tam manewrować, żeby coś wylać. Tak dużo się też nie brudzi. A poza tym najfajniejsze jest to, że dziecko ma dodatkową atrakcję, że może zrobić to samemu. I to też jest taki jakby czynnik, taki plus do tego, żeby dziecko na tak jakby zachęcić do tego, żeby zrobiło to siku, że jak zrobi, to będzie mogło samo wylać, spuścić wodę. To jest cała jakby taka, cała droga taka, żeby dziecko tutaj zachęcać do tych wszystkich rzeczy. Więc jak mamy nocnik, później nakładkę, albo od razu nakładkę, jeśli chcecie spróbować, macie na przykład starsze dziecko, bo ja uważam, że nakładki się nie nadają dla małego dziecka, bo po prostu dziecku te nogi będą wisieć i to jest po prostu trochę niewygodne dla takiego małego dziecka. Natomiast jeśli macie już trochę starsze dziecko, które odpiechowujecie, to możecie spróbować z nakładką. Kolejna rzecz to bajki. I wiem, niektórzy powiedzą, że nie, tylko nie to, tylko nie żadne bajki, ale jest pewna bajka, bardzo fajna uważam, o odpieluchowaniu. Może niektórzy znają, bo często wydaje mi się, że korzysta się z tej bajki w przedszkolach. To jest bajka o Binku, króliczku takim czarnym. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć gdzieś w internecie, a jeśli tak, to będziecie mieć link w opisie odcinka, którym to Bing idzie do przedszkola i w tym przedszkolu jest ciuchcia do toalety. I ta ciuchcia jest naprawdę fajnym rozwiązaniem i my z tej ciuchci też również korzystaliśmy. Więc jeśli nawet wasze dziecko nie ogląda specjalnie bajek, bo uważacie, że to jest zły pomysł, to pozwólcie dziecku obejrzeć tę jedyną o Binku i właśnie o ciuchci do toalety, bo uważam, że naprawdę jest to fajny taki dodatek do tego, żeby nakłonić dziecko do ciągnięcia pieluchy. Ostatnia rzecz, którą trzeba zakupić, to oczywiście majtki. I tu polecam na początek wybrać się z dzieckiem na zakupy, żeby to dziecko kupiło te swoje ulubione, wymarzone majteczki z, nie wiem, u mnie na przykład psim patrolem, czy z kropeczki w ciapki i inne różne gwiazdki. To też na pewno tak dodatkowo zachęci do tego, żeby już porzucić te paskudne pieluchy w jednym kolorze. To tyle w pierwszym odcinku. Za jakiś czas pojawi się kolejny odcinek o tym, kiedy to będziemy ściągać pieluchę.